Dzień dobry, Mateusz Konieczny. Dorota Wysłowska, Centrum Myśli Jana Pawła II, koordynator wolontariatu. Pani Dorota, spotkaliśmy się po to, aby porozmawiać o ofercie wolontariatu, którą przygotowuje, którą realizuje Centrum Myśli Jana Pawła II. Czy mogłaby Pani opowiedzieć trochę więcej, jakie działania, jakie programy, jakie inicjatywy realizujecie dla wolontariuszy, czy też inicjatywy angażujące młodych warszawiaków i młode warszawianki do aktywnego działania na rzecz innych osób, organizacji? W Centrum Myśli Jana Pawła II bardzo ważne dla nas jest właśnie zaangażowanie społeczne i z jednej strony my jako instytucja współpracujemy z wolontariuszami akcyjnie podczas festiwali, podczas naszych projektów kulturalnych i społecznych. Także to są takie festiwale jak Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju, Festiwal Nowe Epifanie, ale też włączamy się w takie akcje organizowane też większe, czyli na przykład Paczka dla Powstańca. Nasza też instytucja organizuje Noc Muzeów, gdzie wspierają nas wolontariusze. Także te takie akcyjne wolontariaty są różne w zależności od tego, jaki projekt akurat Centrum Myśli w tym roku organizuje i gdzie możemy tutaj zaprosić wolontariuszy do współpracy. W zależności od tych projektów to albo zapraszamy osoby pełnoletnie, albo te, które ukończyły 16 lat. I to jest bardzo już zależne od konkretnego projektu. Rokrocznie to są różne po prostu inicjatywy. Także to jest wolontariat akcyjny. Dodatkowo też taką cykliczną akcją jest akcja po kolędzie, gdzie angażujemy wolontariuszy, chórzystów, schole dziecięce i kolędujemy w miejscach o utrudnionym dostępie do kultury, takie jak domy pomocy społecznej, DPS-y, zdarzało się też w aresztach. W tym roku pewnie w szpitalach będzie trudno, ale to takie miejsca, do których trafialiśmy z kolędą i z wolontariatem. No i też ważne w naszej pracy z naszymi stypendystami jest działalność ich wolontariacka. Także stypendia Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II to są stypendia, gdzie doceniamy nie tylko wyniki w nauce, ale też zaangażowanie społeczne, czyli niejako osoby, które są naszymi stypendystami, już często trochę zaczęły pracę z wolontariatem, już mają jakieś tam doświadczenie, a też realizując program stypendialny, na przykład w studencki, ale też część uczniów szkół ponadpodstawowych, może tutaj angażować i do tego właśnie inspirujemy, żeby oni angażowali się w wolontariat, dajemy tutaj do tego przestrzeń z takim też taką intencją, że wolontariat to nie tylko w czasie szkoły, w czasie studiów, bo tak trochę intuicyjnie nam się to często kojarzy, ale też takiej budowania takiej postawy wolontariusza przez całe życie, żeby to, że zachęcamy, doceniamy, nie kończyło się tylko na tym okresie studenckim. To jest też w ogóle też mnogość, też bardzo ciekawa i też obszerna oferta, w którą właśnie młodzi ludzie mogą się włączyć. Do stypendiów chciałbym jeszcze dzisiaj wrócić, aby też Pani pokazała, w jaki sposób młodzi ludzie mogą się zgłosić, też wziąć udział w tym programie, ale też na chwilę wrócę do tej oferty wolontariatu, która jest też bardzo różnorodna i też zarazem bardzo też ciekawa. A które programy, czy też które działania rekomenduje Pani dla uczniów właśnie szkół ponadpodstawowych, czy też dla osób, które ukończyły 16 rok życia, czyli które działania mogliby się właśnie młodzi ludzie w tym wieku włączyć. Faktycznie ten wolontariat akcyjny, festiwalowy
To jest działanie, do którego zapraszamy osoby, które ukończyły 18 lat, albo właśnie mają to w zależności już od konkretnej oferty, czyli to jest festiwal Nowe Epifanie, czy Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju. To są inicjatywy, gdzie zachęcamy do współpracy wolontariuszy. To jest taka możliwość współtworzenia festiwalu, poznania go od środka, czasem wykonując po prostu takie z pozoru banalne zadania, takie organizacyjne, gdzie tutaj coś trzeba przestawić, tu może pomóc tak sprawdzić bilety, czy teraz, jakby takie bardzo proste działania, ale jednocześnie poznają ci wolontariusze tą pracę festiwalu od kuchni. Na tegorocznym festiwalu Muzyki Wiary mieliśmy taki mniejszy zespół 10 osób, które razem były przez cały festiwal na różnych dyżurach. I też myślę, to co jest ważne w naszej pracy z tymi wolontariuszami, to, że robiliśmy sobie też codziennie odprawy, słuchaliśmy tego, jak oni odbierają to nasze wydarzenie, co jeszcze moglibyśmy zrobić inaczej, ale też dawaliśmy taką informację, oni nawzajem wymieniali się wiedzą, mówiąc, a to nie działa, a to moglibyśmy zrobić tak, a na koniec po całym festiwalu wspólnie z dyrektorem festiwalu rozmawialiśmy sobie, co moglibyśmy zrobić inaczej, co moglibyśmy zmienić, a co nam się podobało. Więc to jest ten festiwalowy wolontariat, który rozwijamy już od wielu lat. I wyzwaniem jest, jak jest festiwal online, na szczęście na jesieni mieliśmy okazję spotkać się fizycznie, z wielką radością to zrobiliśmy, więc to jest takie działanie, w które jesteśmy tutaj otwarci na wolontariuszy. I oczywiście jak rozpoczynamy rekrutację, no to informacje pojawiają się na naszej stronie internetowej. Często właśnie też naszymi wolontariuszami są po prostu nasi stypendyści, bo oni są w okolicy, zachęcamy, angażujemy. Często jak już przestaną być stypendystami, to nadal się angażują, a czasem zachęcają po prostu swoich przyjaciół. Więc to jest chyba przede wszystkim ta inicjatywa. No a drugą inicjatywą, którą o której zaczęłam opowiadać, to ta inicjatywa Pokolędzie, gdzie mówimy o takim wolontariacie trochę na inny sposób, bo tutaj mówimy o takim wolontariacie artystycznym, można by to tak trochę nawet nazwać, bo szukamy kolędników, tutaj zgłaszają się do nas całe zespoły, schole, także jeżeli w waszej szkole jest chór, śpiewacie, możecie się zgłosić. Aktualne informacje są zawsze na stronie pokolendzie.jp2.pl i możecie zgłosić się jako zespół kolędników, wolontariuszy i pójść, wziąć udział w kolędowaniu w jednym z takich miejsc, ośrodków, które no mają ten utrudniony dostęp do kultury. Czyli właśnie DPS-y, szpitale, domy samotnej matki. Także na tej stronie jest możliwość zarówno zgłoszenia się jako chór, albo zespół, bo może to, albo chór szkolny, tak sobie myślę, prawda? Ale też miejsca, gdzie warto by było, żeby takie kolędowanie się odbyło, więc to te informacje. A dzięki temu też można poznać wolontariuszy Inkubatora Miłosierdzia, bo oni też nas wspierają w tym wydarzeniu, czyli właśnie naszych właśnie stypendystów programu stypendialnego, studentów, bo Inkubator Miłosierdzia to taki nasz wolontariat studencki. Czyli jak dobrze zrozumiałem, wszystkie informacje o tej ofercie wolontariatu i też możliwości zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej Centrum Myśli Jana Pawła II. Tak, dokładnie tak, w zależności od projektu, natomiast na stronie internetowej Centrum Myśli jest zakładka wolontariat i tam są takie ogólne informacje o wolontariacie, a jeżeli ruszamy z jakąś rekrutacją właśnie otwartą, to tam też te informacje się pojawią.
A proszę powiedzieć o kompetencjach, które powinni posiadać wolontariusze. Czy macie Państwo taki, nie wiem, katalog na przykład umiejętności, które powinien posiadać wolontariusz, czy też każda osoba, która czuje, że chciałaby pomóc innym, chciałaby się włączyć w działania Centrum Myśli Jana Pawła II, może się zgłosić? To znaczy tak, to ja wychodzę z takiego też założenia, że to zależy od konkretnej oferty. Staramy się traktować indywidualnie wolontariuszy, na ile się da, oczywiście. I jeżeli mówimy o wolontariacie akcyjnym podczas wydarzeń kulturalnych, no to tutaj z reguły nie potrzeba jakichś szczególnych kompetencji. Ważna jest taka szczególnych umiejętności, ważne jest pozytywne nastawienie, taka otwartość na drugą osobę. Przydaje się taka łatwość nawiązywania kontaktu, no bo to jest kontakt z widzem często, ale tutaj nie ma takich obostrzeń, przyszło mi to modne słowo tego roku. Natomiast jeżeli chodzi o wolontariat stały, o którym wcześniej nie wspomniałam, czyli taki wolontariat w pracy, przy projektach, bardziej organizacyjny, teraz akurat na stałe mamy dwóch wolontariuszy, jedna z wolontariuszek wspiera nas w pokolędziu, właśnie tak organizacyjnie, to tutaj już są konkretne kompetencje do konkretnego stanowiska, bardziej jeżeli to jest taka praca bardziej merytoryczna. I taki wolontariat stały jest oczywiście ustalany indywidualnie, tu uzupełniamy ankietę, jest rozmowa taka z koordynatorem, czyli ze mną. I tutaj te kompetencje są może trochę bardziej potrzebne, natomiast tu ustalamy po prostu indywidualny zakres, plan działania. Była też taka sytuacja, że potrzebowaliśmy wolontariuszki, która będzie potrafiła zmieniać nuty. Ponieważ podczas jednego festiwalu pojawiła się taka potrzeba, żeby pomóc kompozytorowi, wykonawcy w zmienianiu nut, no i szukaliśmy takiej wolontariuszki, więc to była taka sytuacja, kiedy jakieś konkretne kompetencje były potrzebne. Natomiast to jest właśnie zależne od po prostu projektu. Też w naszej pracy z wolontariuszami zakładamy, że po prostu się uczymy, czyli to doświadczenie wolontariackie, to, że ktoś poświęca swój czas na to, żeby wykonać jakąś pracę za darmo z różnych powodów. No bo wiadomo, jesteście w szkole, więc niektórzy pewnie poświęcają ten czas dla punktów. Inni poświęcają dlatego, że potrzebują tego zrobić, bo mają taką potrzebę serducha, a jeszcze ktoś potrzebuje mieć przyjaciół i chce ich poznać na wolontariacie. To jest bardzo częsta potrzeba, że chce z kimś podziałać, chce kogoś poznać, może po prostu potrzebuje nowego grona. I często ten wolontariat jest właśnie takim pretekstem, tak? I motywacje są różne. Ale każdy może z niego wziąć coś innego. Fajnie, że to robimy. I przede wszystkim też robiąc coś dla innych, robiąc jakieś działanie z różnych motywacji, też sami się uczymy, sami się rozwijamy i my też chcemy na to uwrażliwić wolontariuszy, że możemy się nauczyć różnych rzeczy. Czasem to będzie konkretna umiejętność napisania informacji prasowej, czasem to będzie umiejętność zdobycia jakiejś konkretnej wiedzy. Jeden z wolontariuszy, który tłumaczył teksty, powiedział, że dowiedział się dużo o życiu Jana Pawła II. A czasem to będzie po prostu umiejętność organizowania swojej pracy, zarządzania swoim czasem, pracy w grupie, czy może nawet śmiałości w wystąpieniach i nauczenia się wystąpień publicznych. I myślę, że to jest właśnie coś takiego, że uczymy się, dajemy coś z siebie i to jest coś, o czym warto pamiętać w wolontariacie. Jest taka jedna z metodyk,
może tak to nazwijmy, service learning, czyli takie założenie też, ja się staram to wykorzystywać trochę w swojej pracy, takie założenie, że mamy działanie wolontariackie i na równi z celem społecznym, czyli tym na przykład, że nie wiem, chcę pomóc potrzebującym seniorom, mam jeszcze jakiś swój cel edukacyjny, czyli nie wiem, chcę nauczyć się, jak wypromować jakąś inicjatywę. I w działaniu nie tylko chodzi o to, żeby zrobić coś dobrego, ale też, żeby się uczyć. I myślę, że to jest też fajne takie doświadczenie. I oczywiście najważniejszy jest tutaj ten cel społeczny, po co to robimy, dlaczego, dla kogo, komu chcemy pomóc i jaką realny problem chcemy rozwiązać, ale przy okazji tego po prostu się uczymy, rozwijamy, poznajemy zupełnie nowe rzeczy. Ja sobie jakby przypominam sobie czas, kiedy ja byłam wolontariuszką, w czasach swoich licealnych, tak, to były swoje licealne, może nie powinnam mówić, jaka to organizacja, ale pamiętam, jak to była licealne czasy, końcówka liceum, początek studiów i pamiętam, jak byłyśmy takie nakręcone z moją przyjaciółką, że organizowałyśmy spełnienie marzenia jednego z naszych podopiecznych i tak zupełnie bez skrupułów weszłyśmy do otwierającego się wtedy Hard Rock Cafe z zapytaniem, czy oni, możemy u nich zorganizować imprezę na wręczenie perkusji. Ku naszemu zdziwieniu udało nam się to tam zorganizować i pamiętam, że wtedy robiłyśmy takie niesamowite rzeczy, zupełnie tak po prostu, ale uczyłyśmy się, bardzo dużo się nauczyłyśmy, działaliśmy wspólnie, no a przede wszystkim wtedy akurat spełniałyśmy marzenia dzieciaków. No ale to już inna organizacja, natomiast chcę się podzielić też swoim takim osobistym doświadczeniem, że dla mnie wolontariat, no to była i jest, może teraz już z innej strony, taka ważny element mojej historii, mojego doświadczenia i myślę, że mogę spokojnie powiedzieć, że doświadczenia zawodowego. Dziękuję bardzo za podzielenie się tymi korzyściami i też zaraz takie płynne przejście od właśnie takich oczekiwań w stosunku do kompetencji wolontariusza, wolontariuszki, do tych korzyści, które się zyskuje, tej takiej możliwości doświadczania, uczenia się, realizowania celów edukacyjnych, takich osobistych, ale też czynienia dobra poprzez pomaganie innym osobom, grupom czy też organizacjom. Na początku naszej rozmowy opowiedziała Pani o programie stypendialnym, który realizuje Centrum Myśli Jana Pawła II. Tam też jeden z takich komponentów i też obszarów, które jest punktowane osiągnięć, jest też aktywność społeczna, aktywność wolontariacka. I czy mogłaby Pani trochę więcej opowiedzieć o programie, ale też zarazem zachęcić naszych wolontariuszy, nasze wolontariuszki do tego, żeby wzięli udział w programie, który na pewno otwarza przed nimi kolejne nowe możliwości, ale też możliwości włączania się w inne programy i też działania wolontariackie w Centrum Myśli Jana Pawła II. Tak, z przyjemnością. Stypendia Miasta Stołecznego Warszawy są adresowane do uczniów oraz studentów, którzy uczą się w Warszawie i którzy mimo takich trudnych warunków materialnych, zdrowotnych bądź rodzinnych, bo tutaj mamy to kryterium dochodowe, czyli dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 1700 zł netto. To jest taki warunek, jest kilka takich warunków brzegowych, kto może się starać o to stypendium, czyli właśnie trzeba się uczyć w Warszawie, mieć wyniki w nauce, czyli powyżej odpowiednią średnią oraz no właśnie ten dochód. Ale ważne w naszym stypendium jest to, że doceniamy zaangażowanie właśnie nie tylko naukowe, albo nie tylko artystyczne, czy nie tylko sportowe, bo właśnie można się wyróżniać albo w sporcie, albo w nauce, albo być artystą, ale też właśnie doceniamy i tak jakby, no doceniamy, tak chyba bym to powiedziała, zaangażowanie społeczne, czyli to, co robimy dla innych. Oczywiście, że
w zależności od tego, jak często ktoś pomaga, to im częściej, im to, znaczy może nawet nie im częściej, ale im bardziej regularne jest to zaangażowanie, bo właśnie o to chodzi, żeby to nie było tylko w centrum, są pewne inicjatywy, które są akcyjne, ale chcemy budować tą regularność, to żeby nie, nasi stypendyści, żeby czy studenci, czy osoby, które znają, żeby to była regularna praca, praca wolontariacka, do tego chcemy inspirować. No i właśnie stypendia to jest wsparcie finansowe. No, stypendia oczywiście z tym nam się kojarzą i to pewnie jest bardzo często właśnie taką dużą pomocą. Jeden z wolontariuszy, który teraz od stycznia będzie zaczynał naszą pracę też trochę bardziej organizacyjnie w naszym dziale, powiedział właśnie a propos tego na spotkaniu takie zdanie, które jakoś mnie bardzo poruszyło, czyli to, że dzięki stypendium, bo on jest studentem, przyjechał do Warszawy, był bardzo aktywny w swoim rodzinnym mieście, w wolontariatach, wszystko, dużo rzeczy tam organizował i powiedział tak: przyjechałem do Warszawy i dzięki stypendium nie muszę pracować. W związku z tym, że nie muszę pracować, uważam, że w ramach odpowiedzialności społecznej, takiej sprawiedliwości, ja mogę ten czas, który poświęciłbym na pracowanie, oddać jako wolontariat. I dlatego ja się chcę angażować. I tak sobie myślę, że właśnie coś w tym jest. To nie chodzi o to, że jak dostajesz stypendium, to musisz coś odpracować. No nie. Ale że to daje przestrzeń, bo czasem po prostu ten wolontariat jest całe życie ważny, ale czasem po prostu tego czasu brakuje, albo można go zrobić mniej, ale to, że on nie musi pracować, nie musi zarabiać na życie, dlatego że ma dobre wyniki, dostaje stypendium, to się angażuje, daje z siebie coś więcej. I myślę, że to jest właśnie ta inspiracja. To jest student drugiego roku i jest naszym stypendystą drugi rok. Miłosz. I właśnie to jest taki dodatkowy element, czyli stypendia to wsparcie finansowe, ale do tego jest autorski program edukacyjny, czyli w zależności od kategorii wiekowej zachęcamy stypendystów do różnego zaangażowania albo do udziału w różnych warsztatach. Myślę, że taką też ciekawą rzeczą, którą chciałabym powiedzieć uczniom, która jest tak na pograniczu wolontariatu, jest też taka inicjatywa, którą wszyscy stypendyści wspólnie mogą się do niej zgłosić. To jest Gra o Wolność. Co roku stypendyści sami projektują grę. Ta tegoroczna gra, można w nią nawet zagrać w dzieło naszych stypendystów na stronie graowolność.pl. To jest taki projekt, gdzie stypendyści, studenci i uczniowie razem tworzą grę miejską. Wcześniej to była gra taka, gdzie stypendyści również byli na punktach, taką jak znamy z czasów przedpandemicznych. No a teraz jest to w wersji właśnie takiej online, ale też takiej mobilnej, że można przejść po mieście, faktycznie pojawić się w różnych punktach, na Foksal, na Placu Grzybowskim i rozwiązać tam które przygotowali stypendyści. Także też stypendia, do których można aplikować dla uczniów od końca roku szkolnego, czyli 24-25 czerwca, w zależności kiedy kończy się rok szkolny, do początku sierpnia. I rekrutacja studentów, która trwa prawie cały wrzesień, do początku października, co roku. Także można aplikować, a warto zajrzeć na stronę, jakie dokumenty są potrzebne, żeby wszystko już przygotować, a potem brać udział nie tylko otrzymywać wsparcie finansowe, ale też brać udział w autorskim programie. Także co roku te tematy się trochę różnią, są inicjatywy dla wszystkich stypendystów, a są też po prostu dla kategorii właśnie wiekowych, czyli studenci bardziej to zaangażowanie wolontariackie, uczniowie bardziej mają różne warsztaty i takie wspólne inicjatywy. I właśnie studentów zapraszamy wtedy do działania w inkubatorze Miłosierdzia, czyli takiego regularnego wolontariatu z różnymi placówkami, a wspierają nas też w Pokolędziu. I tak myślę sobie, że z takich jeszcze inicjatyw, które są właśnie tak na granicy,
na granicy, mam na myśli naszych, na granicy wolontariatu i stypendiów, bo trochę takich właśnie jest inicjatyw. Jest jeszcze inicjatywa Podziel się talentem. To jest inicjatywa, gdzie starsi stypendyści wcierają się w wolontariuszy i pomagają młodszym stypendystom, udzielając korepetycji. I to jest taki projekt już od wielu lat organizowany przez Centrum Myśli. No teraz trochę ewoluował, ponieważ tak jak my dzisiaj rozmawiamy przez internet i widzimy się online, no to od tego pandemicznych czasów te korepetycje również odbywają się zdalnie, więc musieliśmy tutaj dostosować formułę. Co ciekawe, niektórzy mówią, że to sprawiło, że mogą więcej organizować tych zajęć, czy mogą więcej czasu na to poświęcić, bo nie marnują czasu na dojazd, ale też są oczywiście tacy zwolennicy, że jednak fajniej było się fizycznie spotkać. Dla nas to też jest wyzwanie, żeby to jakoś tak organizować, no bo tutaj to się wszystko dzieje w online. No i tak jak zaczynaliśmy naszą rozmowę, to też powiedziałam, że w sumie fajniej by było, gdybyśmy się spotkali tak fizycznie, no ale takie mamy czasy, więc to też stworzyło nam dodatkowe możliwości, bo czasem po prostu nie byłoby opcji, żeby ktoś tam się zaangażował, a dzięki temu, że jest to przez internet, to jest to jakieś prostsze logistycznie. Też bardzo dziękuję za przedstawienie właśnie tych możliwości, też jakiegoś oparcia takiej rozwojowej dla uczniów i dla studentów. Też myślę, że ten projekt Gra o Wolność, o którym Pani mówiła, też byłby taką doskonałą przestrzenią, aby wpleść go w ogóle w też działalność szkolnych kół wolontariatu i też wykorzystywać grę taką bardziej w wymiarze edukacyjnym dla samych też uczniów zaangażowanych w takie szkolne kluby wolontariatu. A też już tak zbliżając się do końca naszej rozmowy, też chciałbym dopytać się, czy są też wątki albo treści, o które nie dopytałem, a którymi chciałaby się Pani podzielić. Jeśli tak, to mamy tę przestrzeń, więc zapraszam. Do tych wszystkich akcji po prostu zachęcam. I to, co też dla mnie jest ważne w wolontariacie, w budowaniu społeczności wolontariuszy, to też takie budowanie relacji. I myślę, że też w tym, jak pomagamy komuś, to ważny jest właśnie ten nasz kontakt i też to, dlaczego to robimy. Że po prostu tak, żebyśmy też inspirując i pomagając, uczyli się takiej postawy po prostu na co dzień bycia pomocnym. Że nie zawsze to musi być wolontariat, za które dostaniemy punkty, albo wolontariat, gdzie tutaj, a tu byłem, a tam byłem, bo czasem to jest po prostu to, co się działo na początku pandemii, to wzajemne pomaganie sąsiadom, zrobienie zakupów, to jest taka uważność na tą drugą osobę. Ale też takie, myślę, że to, co jest super też, jak myślę sobie o szkolnych kołach wolontariatu, to, że często nie wiemy, kto jest obok nas. I jak jest szkoła w jakimś konkretnym miejscu, to być może niedaleko jest jakiś ośrodek pomocowy, być może jest jakiś klub seniora, być może jest jakieś miejsce obok was, takie za ścianą, gdzie można by było pomóc właśnie tak na co dzień, tak po prostu. Jak sobie myślę na przykład o pokolędziu, to jest właśnie o organizowaniu spotkania kolędowego w miejscu utrudnionym dostępie do kultury. I rokrocznie, jak to jest organizowane, no to te ośrodki mówią, że tutaj czekają. A też szkoły jakby mogą po prostu też bardziej współpracować na co dzień, nie tylko od święta. Bo myślę, że to jest ważne w pomaganiu, żeby to nie była tylko akcyjna, coroczna zbiórka czegoś, ale żeby to było bardziej regularna pomoc, współpraca, też taka zgodna z tym, co jest dla nas ważne. Bo dla jednego będą ważne zwierzęta, dla innego udział w maratonach, a dla innej osoby właśnie praca w korepetycjach czy w domu samotnej matki, a może
A może po prostu podczas festiwali kulturalnych, czy właśnie w muzeum. Także tych opcji jest bardzo dużo. I myślę, że po prostu warto też w różnych miejscach, do różnych osób, które są też zgodne z naszymi wartościami i zainteresowaniami, po prostu się realizować. I życzę Wam, o tak sobie na koniec pomyślałam, że życzę właśnie takich owocnych działań i tego, żeby tak się nakręcać, inspirować i móc rozwijać się poprzez to pomaganie innym. A co wszystko sprawi, że będziemy zmieniać kawałeczek świata i myślę, że będziemy dzięki temu żyć w lepszej rzeczywistości. Bardzo dziękuję. Dziękuję za podsumowanie i też za pokazanie faktycznie różnych możliwości angażowania się w wolontariat. Pani Dorotą, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za nasze spotkanie, za to, że znalazła Pani czas i przestrzeń do tego, żeby podzielić się ofertą wolontariatów Centrum Myśli Jana Pawła II, ale też opowiedzieć o idei w ogóle wolontariatu, co jest też bardzo ważne, tych różnych możliwościach, które czekają na szkolnych wolontariuszy i szkolne wolontariuszki i w ogóle wolontariuszy i wolontariuszki działających w Warszawie. Więc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Więc zachęcamy do klikania na stronę Centrum Myśli Jana Pawła II i poszukiwania, czy też znalezienia oferty takiej, która będzie dla Was najlepsza. No i zapraszam do kontaktu, jakby co, wolontariat@centrumjp2.pl, także piszcie. Dziękuję jeszcze raz. Dzięki.